główne wydarzenie tego wieczoru. Główna walka Kacper Formela, niebieski narożnik, i Jakub Wieczorek, narożnik czerwony. Dwóch z niepokonanych zawodników kategorii do 66 kg, dwóch bardzo perspektywicznych zawodników. No, Kacper Formela to taki trochę nasza wizytówka już na świecie, no bo to zawodnik, który brał udział w mistrzostwach świata i tam naprawdę niewiele zabrakło do tego, aby został mistrzem świata amatorskim mistrzem świata. Jak na razie jest niepokonany w zawodowym MMA i naprawdę bardzo wiele się od niego wymaga i spogląda na niego z ogromną nadzieją na przyszłość. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym starciu. Byłem na tych mistrzostwach świata, gdzie Kacper Formela nie zdobył wtedy tego mistrzostwa, a tak jak powiedziałeś, był o krok. Wtedy wygraną walkę, właściwie w ostatnich sekundach, przegrał z Libańczykiem przez dźwignię na rękę, przez tak zwaną balachę. No ale zobaczymy, od tego czasu już troszeczkę upłynęło na pewno, a wiem, że jest bardzo ambitny, właściwie całe życie poświęca temu sportowi. Myślę, że do takich zawodników właśnie należy świat, a więc tych, którzy bardzo mocno są skoncentrowani na wyniku, całe życie poświęca, dieta, treningi, lekcje prywatne. No, także dzisiaj naprawdę spore wyzwanie przed Wieczorkiem. Kacper Formela to też zawodnik, który, jak widzimy, walczy w tak dość nietypowy sposób. Ta garda, którą on trzyma, sposób, w jaki stoi, jest jak dla MMA dość nietypowa. To z tego wynika, że zawodnik z Gdyni jest byłym karateką i jego styl nie bez powodu jest nazywany polskim Machidą, Liotem Machidą. Kacper Formela, bo właśnie bardzo jego styl przypomina to, w jaki sposób ten Brazylijczyk toczy swoje pojedynki. Tak, zanim zaczął trenować Formela MMA, był czarnym pasem w karate Shotokan. Teraz świetnie, lewy prosty, prawy sierp. Olbrzymi doping na trybunach, ale jest to doping dla Jakuba Wieczorka, który tutaj reprezentuje wielkopolską szkołę MMA. Zawodnik z Jarocina, trenujący też Pankracją Poznań. Teraz ładnie trafił lewym prostym i ugięły się nogi pod Kacprem Formelą. No, widać po warunkach fizycznych, że ma czym uderzyć Wieczorek. Tak, taki niski, krępy zawodnik. Formela trochę zbudowany. Formela trochę bardziej przypomina nam, taki jest wydłużony, trochę mniej tej masy mięśniowej, ale z tego powodu też powinien być nieco szybszy od swojego przeciwnika. Przypomnijmy, obaj zawodnicy niepokonani, więc to jest bardzo duża stawka w tym pojedynku. Teraz ładnie atakuje Formela, ale te ciosy chyba tam nie do końca doszły do celu. Myślę, że gdyby sprawdzić typy, na kogo stawiają fachowcy, to raczej byłby to Kacper Formela. Bardzo ładny lewy prosty przeszedł tam pomiędzy gardą Jakuba Wieczorka. Musi uważać na takie ataki. Teraz po raz kolejny lewy prosty. To jest na razie bardzo dobra broń Kacpra Formeli w tej pierwszej rundzie. 3 minuty za nami. Widzimy, że także Formela najczęściej walczy z odwrotnej pozycji, chociaż często ją zmienia. Skrócili teraz panowie dystans, wymienili się mocnymi ciosami. O, znów lewy prosty ląduje na szczęce Jakuba Wieczorka. Świetnie pracuje tym właśnie ciosem Kacper Formela. Szkoda, że tam za tym ciosem nie idzie jeszcze druga czy trzecia technika. Mogłoby to nam zakończyć ten pojedynek, ale może też Kacper Formela nie chce rzucać wszystkiego na jedną kartę. No i jest to rozsądne. No tak, tak jak powiedziałeś, stawka jest duża. No i zapewne dlatego dużo kalkulują, nikt nie chce ryzykować, przynajmniej na początku. Ale też trzeba powiedzieć, że właśnie już te ciosy, które trafiają, są naprawdę, naprawdę mocne. Tu widzimy, że za każdym razem głowa jednego, drugiego zawodnika odskakuje dość mocno. Teraz zepnął pod siatkę swojego przeciwnika Formela, ale wykorzystał jego błąd Wieczorek i starał się odwrócić pozycję. Nie udało mu się to. Formela zrywa uściski ponownie. To on jest w centrum klatki i to on dyktuje, gdzie ma się poruszać jego przeciwnik. Teraz lewy spotyka się ze szczęką Jakuba Wieczorka i czy Kacper Formela jest w stanie to skończyć? Świetnie pracuje i łokciami, i kopnięciami Kacper Formela, naprawdę
imponujący występ na razie zawodnika z Gdyni. Wydaje się, że zdobywa dużą przewagę. Po raz kolejny ta lewa, mocniejsza ręka Kacpra Formeli dociera do głowy Jakuba Wieczorka. Ale teraz prawa ręka, ponownie dwa uderzenia. O, jest w niemałych tarapatach Jakub Wieczorek. Może tego nie widać, ale on naprawdę już przyjął bardzo mocne ciosy. Nie bez powodu cały czas tutaj walczy na wstecznym, stara się uciekać od przeciwnika. 20 sekund do końca pierwszej rundy. To, z czym nie radzi sobie trochę Jakub Wieczorek, to też to właśnie, że Kacper Formela walczy z odwrotnej pozycji. Naturalnie w tym sytuacji powinno być to, aby Wieczorek krążył w swoją lewą stronę. Tymczasem on cały czas idzie na prawą stronę, przez co nadziewa się na te mocne lewe właśnie Kacpra Formeli. Zakończył też fajnym akcentem Formela to starcie. Pierwsze 5 minut zdecydowanie na korzyść zawodnika z Gdyni. No nie idzie Jakubowi Wieczorkowi. Tego się spodziewałem, że po prostu jeżeli Wieczorek przyjmie tą strefę, gdzie uderza się, a więc walkę przy pomocy, przy wymianie uderzeń, będzie zawodnikiem gorszym. Widzieliśmy moment, kiedy Wieczorek próbował klinczować, ale no właśnie, no to było także ewidentne, że Formela nie chciał przyjąć walki zapaśniczej. Teraz chyba sędzia poinstruował Kacpra Formelę i Jakuba Wieczorka, że wbrew tam wcześniejszym ustaleniom nie ma uderzeń łokciami. Widzieliśmy, że Formela użył chyba dwa razy tych łokci. Tak. Trzykrotnie uderzył w zwarciu. Teraz właśnie Cezary Wojciechowski wyjaśnia tę sytuację. No jest to trochę kontrowersja tego w tym starciu. Dobrze, że tam się nic nie stało Jakubowi Wieczorkowi, no bo gdyby te ciosy go znokautowały, to mielibyśmy tu niemały galimatias. No tak, ale z drugiej strony, jeżeli zrobił coś wbrew regulaminowi, powinien być albo ostrzeżony, albo powinny być ujemne punkty. To prawda, ciekawe jak to zostanie rozwiązane po walce, no niemniej jesteśmy już w drugiej rundzie. Po raz kolejny tam jest problem z mokrym narożnikiem. Będziemy mieli trochę dłuższą przerwę na to, aby sędzia wytarł narożnik, tak jak poprzednio było to w walce z Piotra Niedzielskiego. Wiemy, że jest to bardzo niebezpieczne, a kiedy jest tam gdzieś ślisko, zawodnik może się potknąć, może się poślizgnąć i sam sobie zrobić jakąś kontuzję. No nic, już wszystko wytarte, wracamy do drugiej rundy, kategoria 66 kg, białe spodenki, Kacper Formela teraz bardzo mocny low kick, tak? Świetnym low kickiem, po którym upadł Jakub Wieczorek, musi się teraz bronić przed atakami Gdynianina. No, Jakub Wieczorek w opałach. I to już od początku rundy. Pozwolił wstać swojemu przeciwnikowi. Formela dobrze się czuje w stójce, chce tam walczyć. Teraz odwrócił na chwilę pozycję. Jest prawa ręka z tyłu Kacpra Formeli. Nie może dobrać się Wieczorek do skóry swojemu rywalowi. Widać, że nie pasuje mu. No, nie może, po prostu nie może. Widać, że nie czuje dystansu. Widać, że nie umie wybrać odpowiedniego kątu. Też cały czas właśnie porusza się w lewą stronę Jakub Wieczorek. No to jest coś, co musi wyeliminować, bo będzie się raz za razem nadziewał na lewą rękę Kacpra Formeli, a nawet takiej bardzo podstawowej fizyki wiemy, że kiedy spotykają się dwie siły, to siła uderzenia jest, dwie strony się spotykają, to wtedy siła uderzenia jest dużo większa i Jakub Wieczorek sam siebie naraża na dużo mocniejsze uderzenia, niż mogłyby być przyjęte, gdyby krążył w lewą stronę. Dziwne, że nie przygotował się w ten sposób, wiadomo, że przeważnie walczy. Potężny prawy teraz ląduje. To też czasem nie jest kwestia przygotowania. Po prostu jeśli się walczy całe życie z zawodnikami praworęcznymi, to jest to trochę nawyk, że się krąży w tę prawą stronę. No wiadomo, że nie można tak podchodzić, ale czasami w walce te instynkty biorą górę nad tym, co zostało wypracowane na treningach. Teraz świetne obrocowe kopnięcie i idealnie w brzuch trafiony Jakub Wieczorek. No coraz bardziej rozbija swojego przeciwnika Formela. Naprawdę poczyna sobie już w pełni w klatce. Teraz lewy cios dochodzi do głowy Wieczorka. Bardzo metodycznie, powolutku, bez takiego podpalania się, Formela krok po kroku dąży do zwycięstwa. Jak widzimy, Wieczorek coraz bardziej statyczny, właściwie nie znajduje odpowiedzi na te ataki Formeli. A Formela wraz z upływem pojedynku, wraz z
tym czasem, który leci i z tym, że widzisz, naprawdę przeważa w każdym aspekcie, pozwala sobie na coraz więcej. Przed chwilą obrotowe kopnięcie, teraz latające kolano. Za chwilę może to jakieś obrotowe uderzenia się znajdą w jego arsenale. No to jest naturalne, no po prostu Formela czuje swoją przewagę i tak jak powiedziałeś, w miarę upływu czasu, no coraz bardziej rozkręca się, wie, że dużo więcej po prostu może zrobić. Wieczorek chciał się uratować z prowadzeniem, ale nic z tego nie wyszło. Błyskawicznie Formela nie pozwolił na to, aby znalazł się na plecach. Nie ustaje doping dla zawodnika MMA Jarocin, ale to Kasper Formela jest tutaj zdecydowanie przeważającą stroną. W poprzednim pojedynku Kasper Formela stoczył niezwykle naprawdę krwawy bój z Patrykiem Duńskim na Slava Republic 1. Tam właśnie ten pojedynek wyglądał niemal identycznie jak ten. W pierwszej rundzie obaj panowie wymieniali bardzo mocne ciosy, a z każdą kolejną sekundą Formela coraz bardziej przeważał. No i już pod koniec starcia Duński był naprawdę zasypywany. Tam dziesiątki ciosów lądowały na jego głowie i na 2 minuty czy 3 przed końcem starcia sędzia zdecydował się przerwać ten pojedynek. Zresztą Kasper Formela jeszcze nigdy nie pozwolił swojemu przeciwnikowi dotrwać do decyzji. Trzykrotnie wygrywał i trzykrotnie przed czasem. Czy udało się to powtórzyć? No, wszystko wygląda na to, że tak. Teraz lewy, prawy, prosty również na szczęce Jakuba Wieczorka. Ale dzielnie stawia się Wieczorek. Mimo tego, że no nie zadaje ciosów, właściwie już nic nie robi, tylko odskakuje, przyjmuje, zbija. No dalej chyba wierzy jednak, że może gdzieś tam zahaczyć swojego rywala, podejmuje bój. Że stawianiem się nie da się wygrać pojedynku. No nie da się wygrać, ale być może chodzi już tu tylko o przetrwanie. Zawsze wiadomo, że bardzo bolesna jest przegrana przed czasem. Bardzo mocny lewy, znów trafia w Wieczorka. Świetnie pracuje lewym prostym. Kasper Formela naprawdę imponuje mi to, w jaki sposób to robi. Formela ma taki styl predatora, tak? On coraz bardziej czuje tą krew, czuje to zwycięstwo i widzimy, że coraz mocniej naciska na swojego rywala. Coraz bardziej angażuje się w te ataki. Mimo, że to na spodenkach Jakuba Wieczorka widnieje wilk, no to zdecydowanie Kasper Formela jest drapieżnikiem w tym starciu. Dokładnie. Potężny teraz prawe kopnięcie gdzieś tam w okolicach, właśnie nerek wylądowało Jakuba Wieczorka, aż dziw bierze, że nie ugięły się nogi pod zawodnikiem z Jarocina po tym ciosie, ale już bardzo mocno zmęczony, coś się dzieje tam z lewą ręką, daje sygnał swojemu narożnikowi Jakub Wieczorek, że chyba już sobie odpuści to starcie dalej, nie może atakować lewą stroną. Nie wiem, czy to obojczyk, czy chyba to tak, ręka. Chyba tak pokazuje swojemu narożnikowi teraz. Zaraz zobaczymy, czy narożnik zawodnika z Jarocina poprosi sędziego o przerwanie tego pojedynku. Na razie oba narożniki przygotowują swoich zawodników na trzecią i ostatnią rundę. A jednak Jakub Wieczorek wychodzi do tej trzeciej rundy. Pytanie teraz, czy to jest dobra decyzja, czy warto dać się dalej obijać, jeśli rzeczywiście ta lewa ręka jest tak na tyle uszkodzona, że już Jakub Wieczorek nie może nią atakować. No oczywiście to jest jego decyzja, on ma prawo się dalej bić, no ale pytanie, jak długo jest w stanie wytrzymać. A jak widzimy, Kasper Formela nienaruszony na razie. Teraz prawy, bardzo mocne trafienie. Na ziemi Jakub Wieczorek, Formela poczuł krew, idzie z kolejnymi atakami, ale nie pozwoli wstać Wieczorkowi. Będzie atakował swojego przeciwnika Kasper Formela. Jednak pozwala mu na to, żeby znowu walka wróciła do stójki. No tutaj Formela zdecydowanie przeważa, więc nie ma powodu, dla którego miałby toczyć pojedynek w parterze. Ciężko będzie dotrwać Wieczorkowi do końca tej rundy. Też otrzymuje mocne wsparcie od publiczności. Ale tym bardziej imponuje występ Kacpa Formeli, no bo Jakub Wieczorek to nie jest zawodnik z przypadku, to jest również niepokonany reprezentant z MMA Jarocin. To jest zawodnik, który stoczył w swojej karierze już kilka bardzo trudnych bojów i te boje wygrał, a przy Kacprze Formeli wygląda, jakby był naprawdę zawodnikiem o jedną klasę niżej.
To jest według mnie decydują te rzeczy, o których mówiłeś, a więc schodzi ciągle na złą stronę i dlatego otrzymuje te bardzo silne uderzenia. Nie ma jakby planu B, co robić, kiedy nie może przeciwnika przejść, a wiadomo było, że Kacper jest zawodnikiem bardzo silnym stójkowo, że właściwie toczy w tej pozycji, no i nie ma planu B. Zła ta praca, jeżeli chodzi o wchodzenie do środka, nadziewanie się na silne uderzenie. No i efekt widzimy. Trzeba też przyznać, że o ile po Jakubie Wieczorku trochę widać już oznaki zmęczenia tymi trzema rundami, no to Kacper Formela rusza się nam tutaj, jakby dopiero co wyszedł z szatni, jakby dopiero przekroczył tutaj scenę na Slackfest 9 i wszedł do klatki. Wygląda jak naprawdę świeżutko, tak jakby mógł jeszcze z trzy rundy ze spokojem machnąć. No tak, dlatego że właściwie Kacper nie otrzymał żadnych poważnych uderzeń. Już 3 minuty do końca tego pojedynku, do końca gali Slugfest 9. Kacper Formela, niebieskie rękawice. Z kolei Jakub Wieczorek, zawodnik z MMA Jarocin i Pankration Poznań na rękawice czerwone. Ostatnie minuty tego pojedynku i ostatnie minuty gali Slugfest 9 we wrześniu. Pytanie, co teraz mógłby zrobić Jakub Wieczorek? Ja jedyną szansę widzę w przyjęciu takiej bezpardonowej wymiany uderzeń, skróceniu dystansu i właśnie w zwarciu zadanie bardzo silnych uderzeń. Pytanie tylko, czy może sobie na to pozwolić Wieczorek, bo wspominaliśmy o tej uszkodzonej ręce, która tam chyba ewidentnie mu doskwiera, bo prawie wyłącznie prawą ręką atakuje Wieczorek. Teraz świetne kombinacje Formeli raz za razem lądują na ciele zawodnika z Poznania. Większość ruchów Wieczorka, no to akcje pozorowane. Zobaczmy, że to tylko Formela właściwie tutaj jest zawodnikiem, który coś robi. Bez wątpienia tutaj Jakub Wieczorek już obrał strategię, aby przetrwać przede wszystkim w tym pojedynku. Czuje, że nie za wiele może zrobić i skupiony jest na tym, aby dotrzymać do końca, aby nie dać się skończyć przed ostatnim gongiem. Z kolei Kacper Formela ze spokojem, z taką aż profesorską precyzją i bardzo metodycznie od początku pojedynku aż do teraz cały czas walczy swój game plan, nie pozwala przeciwnikowi na przyjęcie inicjatywy, a też sam nie daje się ponieść. Naprawdę bardzo imponujący występ jak na zawodnika, który dopiero co skończył 20 lat. Teraz wewnętrznymi atakami pokopał swojego rywala, ale pierwszy błąd Formeli, dał się sprowadzić, ale błyskawicznie, nawet nie ustabilizował pozycji Wieczorek na ziemi, a Formela już w stójce. Daje się teraz dociskać, ale błyskawicznie obraca też swojego przeciwnika i teraz to on jest stroną dominującą. Zobaczymy, czy będzie chciał rozpiąć klucz i uciec z tego uścisku, czy może sam spróbuje przewrócić swojego przeciwnika. Tak jest. Formela jest także bardzo dobrze przygotowany technicznie. Właśnie to wyjście do góry, no to w pełni profesjonalne zadanie dla zawodnika właśnie walczącego w stójce, a więc nie wikła się walkę w parterze. Widzieliśmy, pięknie umie wydostać się z klinczu. Naprawdę bardzo, bardzo wysokie umiejętności techniczne tego jakże młodego zawodnika. Młodego wiekiem, ale doświadczeniem. No, jak słyszeliśmy, on już od małego ćwiczył karate. Po raz kolejny Wieczorek stara się sprowadzić, ale bardzo ładnie karci go prawym sierpem. Kacper Formela, a propos tego technicznego przygotowania, no to aż niedobrze byłoby źle być technicznie przygotowanym, kiedy ma się w narożniku Grzegorza Jakułowskiego i Zbigniewa Tyszkę, absolutnych profesorów w swoim fachu, jeśli chodzi o polskie podwórko. Ostatnie 10 sekund, Kacper Formela teraz postara się może trochę mocniej uderzyć. Jakub Wieczorek też już nie ma nic do stracenia, rozpuszcza ręce, rozpuszcza nogi, ale koniec i po raz pierwszy w karierze Kacper Formela będzie musiał posłuchać decyzji sędziów, ale myślę, że może być o tę decyzję zupełnie spokojny, bowiem to on był z zawodnikiem zdecydowanie lepszym na przestrzeni 15 minut starcia i teraz może teraz już tylko spokojnie cieszyć się, chodzić z uniesioną ręką i za chwilę usłyszy, że to on pozostaje niepokonany w zawodowej karierze, to on po raz czwarty zwycięża na zawodowych ringach. Kacper Formela od samego początku był pełnym suwerenem oktagonu, natomiast brawa także dla jego rywala, że nie odpuścił, że próbował walczyć do końca. Co do werdyktu, oczywiście nie mamy żadnych złudzeń. Kacper Formela jest zawodnikiem, który na pewno wygrał i to wiecznie każdą z tych rund dwoma punktami.
Myślę, że pierwsza runda była zdecydowanie najbardziej wyrównana, ale już w drugiej to rzeczywiście mogło być 10-8 na korzyść Formeli. Publiczność nie jest zachwycona, że ich ulubieniec, ten zawodnik Jakub Wieczorek, niestety został zdemolowany. Pora na oficjalny panie i panowie, najważniejszą walkę Gary Slakfest 9-1 boczną decyzją sędziów po trzech pełnych rundach zwycięża Kasper! Gala Slakfest 9 kończy się fenomenalnym zwycięstwem Kacpra Formeli. Naprawdę imponujący występ tego młodego zawodnika, ale mieliśmy na tej gali więcej imponujących występów. Przypomnijmy sobie chociażby to, co robił Adam Matuszak w parterze swoim przeciwnikiem. Również w stójce pokazał się świetnie. Dwie pierwsze walki amatorskie, no coś pięknego. Myślę, że Bartosz Sobczak i Marcin Miskiewicz mogą śmiało liczyć na jak być kandydatem do walki roku, do rundy roku, a z kolei walka Dawida Śmiowskiego z Jarosławem Wróblem zakończyła się tak spektakularnie nokautem, że naprawdę ze świecą szukać tego typu skończeń na polskich, ale i światowych galach. No jednym zdaniem gala Slugfest rozwija się. Zawsze mieliśmy dobre pojedynki, ale naprawdę to, co zobaczyliśmy dzisiaj, to jest bardzo, bardzo wysoki poziom, doskonałe walki. Nie wiem, kogo tu jest zasługa, na pewno wszystkich, zarówno matchmakerów, jak i samych zawodników, którzy prezentowali naprawdę wysoki poziom. To twoim zdaniem najlepszy Slugfest do tej pory? Według mnie najlepszy Slugfest. No w tym się zgodzimy.